Po co był Ci Taniec z gwiazdami? Wiesz co, Taniec z gwiazdami była to dla mnie przygoda. Na początku uważałem, że w ogóle nie ten czas, inny ta pora, ja nie umiem tańczyć, nie potrafiłem i była to nawet jakiś mój kompleks. Ale gdzieś tam po namowach producentów poszedłem do szefa, zapytałem się go, bo gdzieś tam czułem, że to może coś zmienić w moim życiu. To już był, wiesz, końcówka mojej kariery, miałem jakieś takie swoje problemy w życiu prywatnym i ten program dał mi jakiegoś takiego powera. Może to śmiesznie zabrzmi, może to dziwnie. A nie czułeś obciachu, że nie, to jest jednak program dla gospodyń domowych trochę? Nie, to nie, wiesz co, nie, dlatego, bo to jest... Właśnie to też zależy od tego, jak do tego podchodzisz. Ten program od środka jest zupełnie inny, jak być może wydaje się na zewnątrz, tak? Że rzeczywiście, tak jak mówisz, może oglądają go gospodynie domowe, a może go oglądają starsze panie, ale czy to znaczy, że to są źli ludzie? Nie. Robisz jakiś tam program dla kogoś, ale przede wszystkim dla mnie najważniejsze było to, jak ja z tego mam fan, emocje i coś, co mi się podobało, że co tydzień byliśmy w innym świecie. Miałem fajną partnerkę, mega dobrze się bawiliśmy, było masę śmiechu, dobrej zabawy i okej. Okay. I do dzisiaj nie uważam, że ani to było obciach, ani nie było mi to niepotrzebne. Wręcz przeciwnie. Gdzieś tam, tak jak powiedziałem Ci, miałem tam jakieś swoje zakręty życiowe i być może właśnie 4 miesiące, w którym ten program pochłonął, bo tak naprawdę wtedy robiłem tylko dwie rzeczy. Trenowałem, grałem mecze i przygotowywałem się do kolejnego. Śmiali się z Ciebie programu. W szatni, czy nie? Nie, wręcz przeciwnie. Jak to się mówi, to była moja kopalnia SMS-ów, czy inaczej, duże. Bo dzisiaj, wiesz, do dzisiaj w Polsce jednak, może trochę zacofanej, tam też kojarzy się z gejem. No widzisz. W dużej mierze. Dobrze powiedziałeś, nie lubią. Dobrze powiedziałeś, okay. Zacofanej, bo są dwie rzeczy. Jedno, o co zarzucono mi wiele rzeczy. Jedno, o co mnie nigdy nie podejrzewano, to też jestem gejem, więc z tym problemu nie mam. A dwa, że ja sam też kiedyś myślałem, że tańczysz coś takie trochę zniewieściłe zajęcie. Tak, tak. I powiem Ci dopiero, jak patrząc, jak tańczą ci tacy już tancerze, ci mistrzowie, no bo tam do tego programu biorą mistrzów, powiem Ci, to są bardzo męscy faceci, biorąc pod uwagę ich, wiesz, fizjonomię i mimikę, emocje, które oddają tańcząc, nie wiem, pasodoble, tango. Tylko to trzeba poznać. Nie wierzę, że w tamtym momencie nie czułeś złości, nie czułeś się lepszym bramkarzem. Wiesz co, to znaczy złość, to jest sportowa złość, zawsze trenujesz po to, żeby grać. Bo to nie jest tak, że wychodzisz, siadasz na ławce i mówisz fajnie, bo się przeszwarcuję, jestem w reprezentacji. Nie, oczywiście, że zawsze chcesz grać, ale wiesz co, denerwują mnie czasami wypowiedzi naszych niektórych pseudogwiazd piłkarskich, które nie na boisku, tylko w gazetach udowadniają, jakimi są dobrymi piłkarzami. Uważam, że zawsze boisko przemawia. O kim mówisz na przykład? Nieważne. Już tutaj nie ma co tam, wiesz, ogólnie mówię, że tak samo jak w każdym klimacie, w klimacie piłki nożnej są też idioci, debile i fajni, mądrzy, inteligentni ludzie. I ci mniej inteligentni, mniej roztropni po prostu na zasadzie wywiadów i wiesz, gloryfikowania własnych umiejętności. Pięknie opowiadają, jacy oni są dobrzy, jak są bardzo skrzywieni przez trenera, bo trener nie daje im szansy. Ja nigdy nie lubiłem się żalić, nigdy nie lubiłem płakać w gazecie. Oczywiście mogłem gdzieś tam sam na treningu udowadniać, walczyć albo próbować przekonać trenera. Jeżeli on twierdził dalej, że tak nie jest, to nie znajdziesz wywiadu, chyba żebym ja powiedział, trener mnie skrzywdził, bo ja bym powinien grać, a nie. Bo uważam, że to jest słabe, jeszcze słabsze niż ten wywiad Vivie. Nie ma nic słabszego niż ten wywiad z Vivie. Nie, są dużo rzeczy słabszych. Nie ma nic słabszego. Wiesz, co mnie zastanawia? A propos polskiego show biznesu, że ludzie, którzy oceniają innych, tak naprawdę wiele wiochy jest w tym wszystkim, ale co wiele. I tak naprawdę ludzie, którzy czynią z siebie opiniotwórców, ludzi, którzy oceniają innych, którzy mówią o innych źle albo wytykają inne błędy, są takimi wieśniakami, takimi burakami, że to jest po prostu... A o kim mówisz? Mała Bania, nie wiem, znaczy taka Karolina Piotrowska, która uważa się za wielką, wiesz. Ale ona jest wieśniarą, ona jest obciachowa strasznie. Jest obciachowa, oczywiście, że jest. I ma jakiś razem swój program. Razem z tym swój program, ten, no wiadomo, z tym, no. Wiadomo, filmowa. To jest właśnie taki, to jest dla mnie wiocha. No bo tam jest to, taki zniewieściały chłopak obok, tak, oni oceniają innych. I wiesz, raz, że oceniają innych, a dwa, zaraz chodzi do programu show biznesowego, czyli wiesz, tak naprawdę dyskredytuje znaczy, wszystko. Oni krytykują ciebie za wypowiedzi na przykład w fakcie, a sami tym faktem żyją. No, ale wiesz, co jest najgorsze? Wiesz, co jest najgorsze, że ktoś, kto jest w show biznesie i wie, jak to jest, trzeba być idiotą, żeby myśleć, że to, co jest w fakcie napisane, to jest prawda. Więc jeżeli ktoś odnosi się do gazet brukowych, takiej, czy jakiejś innej, czy do stron internetowych, w sensie też różnych plotkarskich i przedstawia to jako pewnik i to jest wariatem. O ile to są normalni ludzie, którzy na przykład Majdan jedzie z domu na wakacje i wiesz, i wpisują sobie, a jaką mógł, kurwa, Radek, zwariowałeś i w ogóle. Mówię o tym, bo akurat to przeczytałem. Nie jestem jakimś tutaj fanem tego, no ale jak ktoś się o mnie pojawi, zawsze ktoś da znać, więc sobie wejdę. I bawi mnie to, jak ludzie się w to angażują.